Jeżeli dobrze pamiętacie, to miałem dylemat z kibelkiem. Były straszne mrozy i tutaj było dość na minusie w busie. Jak było minus 18 w nocy na zewnątrz. Miałem wtedy dylemat, lęk przed tym, czy mi kibla nie rozsadzi. No i troszkę mnie kołacze w serce, ale podpiąłem toaletę i zobaczymy, czy to działa, czy nic się tutaj nie uszkodziło. To jest chyba do do spuszczania, a tu jest chyba puszczanie wody. Na razie zero reakcji. Czy ja podpiąłem kibel? Zaraz zobaczę. Ok, druga próba. No, stresuję się. No, nie było prądu, bo główny bezpiecznik był wyłączony. Zasilanie, więc jedziemy. Nic. Nic nie świeci, nic nie działa. No jest jakaś lipa chyba z tą pompką. Zaglądałem tam od zewnątrz. Tam jest jeszcze bezpiecznik 30-amperowy, on jest cały. Tu podpiąłem sobie już na bezpośrednio tą pompkę pod kostkę. Ale nie chcę gadać. No i z tego co wypatrzyłem, to tutaj tam jest jedna taka płytka z bezpiecznikiem w środku. Jak się wyjmie kasetę, to jest do niej dostęp. No tutaj jest gdzieś pompka, więc no odgiąłem to. Chyba wypnę te kostki i zobaczymy, czy to wyjdzie, czy to wychodzi, nie wychodzi. I wtedy na krótko spróbuję podpiąć tą pompkę. Dobrze, spieszę z aktualizacją. Wyjąłem tą pompkę. Tutaj przeczyściłem te styki, to tam się wyjmuje. To nic nie dało. Próbowałem na krótko to podpiąć bezpośrednio pod kabel pompki 12V. Iskrzyło coś tam, wiecie, tam się migało. Coś tu błysko, coś tu migo. Nie, to jakoś inaczej było. Coś tu, coś tam błyska. Chyba we wsi będzie disco. I no nic. Wyjąłem tą pompkę. Szybko wrzuciłem YouTube'a sobie. Okazuje się, że wystarczy rękę tam zanurzyć, bo ją widziałem, ale nie wiedziałem, jak to tak jest. Co to jest? Wystarczy rękę włożyć, wyjąć kabel od pompki razem z przewodem. Tutaj do góry się to wyciąga i to elegancko wychodzi. Mimo wszystko, no pompka nie chodziła. Nie chodziła, na krótko, iskrzy, coś się, aha, coś tam błysko. Tak, to było. I no i nic, ale zauważyłem, znaczy moje doświadczenie z pompkami jest takie, że miałem kiedyś akwarium. I akwarium ma podobną pompkę w filtrze. To jest na takim jakby elektromagnesie, czy no nie wiem, no nie chcę głupot gadać, ale taki wałeczek, który się, jak jest filtr gąbkowy, to tam się tak fajnie kręci, to można wyczyścić i w akwarium to tak działa. I tu wydawało mi się, że jest podobna zasada, czyli pompka tutaj zasysa wodę, a tą wodę tutaj pcha do przewodu i filozofii żadnej w tym nie ma. Ale wiecie co, bardzo ciężko to było poruszyć. To było, wiem, że to powinno leciutko chodzić, a ja włożyłem tutaj śrubokręt i nic z tego. I to zapieczone takie się wydawało. Oczywiście taka pompka, ja mam taką pompkę. 27x2008, czyli z 2008 roku. Sugestie internetowe mówią, że to jest 27-27 tydzień. No,
troszkę lat ma. Ma troszkę lat. Więc 16 lat. I model 022406. No 200 parę złotych kosztuje. W sumie co tam. Ale dużo jest zamienników jakichś. No pompka to pompka. Ale wiecie co, już miałem ciąć kable i zamawiać taką pompkę, bo tam pierwszą z brzegu jakąś wziąłem za 50 zł. Ale uparłem się i tutaj poruszyłem tego wirnika śrubokrętem. On ruszył i teraz jak nacisnę, to brzęce. To brzęce, czyli myślę, że coś tu się zapiekło. Do tego lód, czyli mróz, który był, chyba też temu nie pomógł. Ale jak to ruszyłem, no to działa. Więc chyba po prostu wezmę sobie, zamówię taką pompkę jakąś o podobnych parametrach. Niech ona będzie na zapasie. Demontaż tutaj tego nie jest skomplikowany, więc jeżeli by się gdzieś kiedyś to zepsuło, no to bez rozbierania, bez niczego jest się w stanie tutaj dostać. Ja już też myślałem, że jak będę ścianę tutaj stawiał od kibla, to że zrobię otwór, żeby mieć tutaj dostęp do tej elektryki. Ale do pompki okazuje się, że tak się można tutaj dostać. Troszkę kijowo, bo ten wąż, on po prostu był tylko nasunięty na to, bez żadnej opaski. Ale chyba też na jakimś filmie widziałem, że to tak nikt tam opaski nie daje, bo to rdzewieje. Więc montuję tą pompkę i zobaczymy, co z tego będzie, czy to będzie działało. Wcisnąłem tam na samo dno tą pompkę. Wcześniej ta pompka w ogóle była zawieszona w połowie kibla. Ona zamiast być tak w pionie, ona była tak. Przepraszam. O, zamiast być tak i tu zasysać, to ona była w połowie zbiornika tak położona. Więc w ogóle znowu był... Nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło, bo okazuje się, że ja bym miał cały zbiornik wody, a nie miałbym tej wody. Na szybko teraz spróbujmy, zobaczmy. Może tutaj nic nie wypieprzę. Pięknie. Leci. Coś tu leci. Czysty toaleta, niekorzystana, także przepraszam was za te widoki, ale jeszcze jest nie, znaczy ona kiedyś ktoś od 2008 roku z niej korzystał, ale jest, można jeść z niej, że tak powiem. Dobrze, składam dalej. Ha, zajebiście, znaczy no miałem co innego robić, ale znowu wiedza, którą zdobyłem. Czemu ja sobie nie zrobię tego tak? Ktoś wstawił tu okno. Wiedza, którą zdobyłem, znowu procentuje. Znowu procentuje, bo to nie jest czas zmarnowany. Składam. Dobrze, skoro się uporałem z toaletą i toaleta sobie już działa, na razie ją jeszcze przysłoniłem, to dzisiaj już za to okienko się nie zabiera. Myślę, że jutro to zrobię, a dzisiaj szarpię tutaj ten gumolit do pewnego momentu. On tutaj fajnie podchodzi pod tą plastikową obudowę toalety, która zazwyczaj, jak jest taki okres przejściowy różnic temperatur, jest mokra. No, tak jak spłuczka nieraz się robi mokra, jeżeli jest różnica temperatur, szron się taki wodny tutaj robi i
potrafi z tego tam skapywać, dlatego ktoś chyba celowo i mądrze dał tutaj gumolit na zakładkę, że jeżeli ta woda coś się tutaj skrapla, no to nie będzie nigdzie odciekać. Dlatego ja tu mam przecięty kawałek tego gumolitu, to teraz będę oczyszczał, a tu chyba zostawię na razie. A jak będzie wymiana gumolitu, no to wtedy chyba całość będę musiał wywalić i nowy gumolit też, tą technologię zastosować, zawinąć go pod to. Na razie to czyszczę. Cześć drogie ludki, mamy niedzielę, słoneczną, pogodną, piękną, polską, zimową, lutową niedzielę. Wczoraj podopasowywałem sobie tą ściankę od toalety, zarys. Duże ułatwienie jest w tym, że ja mam te ścianki, że to demontowałem i mogę to z powrotem wykorzystać. Nie wygląda to estetycznie, bo jest poszlifowane troszeczkę. Tu były takie listwa, była zasłaniająca wylot od trumy, ale jest. Jest to na razie tak tylko przymierzone, bo musiałem odcinać troszeczkę tutaj górną część, ponieważ no, ten sufit jest ciut niżej, ale mniej więcej to tak wygląda. Wydaje mi się, że jeżeli na to spoglądamy, to góra odchodzi bardziej w tą stronę, chyba że to jest złudzenie od tej sklejki, aczkolwiek tak to było wcześniej zwymiarowane, takie są tam ślady po... To był silikon, więc mniej więcej to tak było. Też, więc to jest jeszcze tam do ustawienia. Robię to też w ten sposób, żeby mieć tutaj dostęp ewentualnie do tego komina, żeby móc to odkręcić i wyjąć tą sklejkę. Na razie jest to przymierzone bardzo wstępnie. Tutaj podczyściłem tą podłogę troszeczkę z tego gumolitu. No, odchodzi. Gołym okiem widać, ja nie mam takiej w oczach miary dobrej, poziomowej i pionowej, ale to widać gołym okiem, teraz jeszcze tak bardziej na kamerze. Ale tak było, tak ktoś też to zrobił, bo tutaj mam odmierzone ołówkiem, jak wcześniej szła ściana. Nie chcę, żeby to centralnie też stykało się łóżka, bo łóżko, wiadomo, wchodzisz, wychodzisz, no to żeby to nie oddziaływało na to, ale muszę coś tutaj wymyślić, żeby to nagiąć na tyle, żeby mimo wszystko później mieć dostęp do tego, by móc to odkręcić, jakby była taka potrzeba, chociaż może nigdy tej potrzeby nie będzie, więc może po prostu zrobię to na wprost i przestanę się tym przejmować. A w razie czego, no nie wiem, do przemyślenia, ale dzisiaj jest ładna pogoda, dlatego zabieram się za to okienko, chcę je uszczelnić. Wczoraj już się nad tym wahałem, ale chcę je uszczelnić, bo jak widać, to jest ramka, te ramki są czymś pomalowane i to się tutaj jakoś trzyma. Pomalowany był ten silikon i to też na słońcu tak widać, nie dostaje w tyłek. To był ten silikon czy ta masa niepomalowana i proszę. I są takie szczeliny. Ja nie wiem, czy tutaj to jest czymś też polakierowane. Ten lakier tutaj odchodzi. To jest tak jakby aluminiowe, no pewnie aluminiowe. Tego nie wiem, czy to pomalujesz. Tego nie pomalujesz, ale to, gdzie tutaj odchodzi, to też odchodzi w tych miejscach, może podciekać mi pod tą uszczelkę, pod to uszczelnienie. Troszkę od dupy strony jest to robota, bo ja to pozakrywałem, żeby tutaj woda się nie dostawała. Widzicie? Są mikro pęknięcia, które jeżeli woda wskakuje, to mam wrażenie, że może się tam dostawać. Choć tak wcale nie musi być, ale w tym rogu, tak jak mówiłem, pojawiała się
wilgotność taka delikatna i ten róg jest faktycznie taki odchodzący. Pewnie właśnie myśl, chyba jej nie skończyłem, byłoby dobrze to wszystko zdemontować i oczywiście wyczyścić i dopiero wkleić to okno na klej, ale nie mogę tego tak zrobić, bo tam ja się boję tych okien już tutaj ruszać, demontować. Nie wiem, jak one są tam skonstruowane. Jeżeli są przyklejone na to, no to może to się uszkodzić, więc będę atakował z zewnątrz. Postaram się to odkleić i nałożyć nową masę uszczelniającą. Zabieram się do roboty. Do usuwania tego przytaszczyłem sobie taki zestaw kiedyś zakupiony, chyba w Biedronce, takich różnych noży do modelarstwa fajnych. I takim nożem tutaj działam. Tutaj szarpałem się jeszcze nieudolnie, bo innym nożem, ale tu już idzie bardzo fajnie. Podważam to i praktycznie to samo odchodzi. To jako pokazuje, jak to ledwo co to się tutaj trzymało. Nie mam akurat uchwytu na głowę, żeby wam to pokazać, ale może coś się uda nagrać. No niewygodnie, ale chcę to też robić delikatnie na tyle, żeby jak najmniej tego lakieru uszkodzić. Więc jak widać, szczeliny są niezłe i zieleń w nich zagościła. No i taki ze mnie gapa. Taki ze mnie gapa, bo popadłem w wir pracy i gdy już wydłubałem część tego uszczelnienia, to nie nagrywałem tego, zapomniałem, żeby pokazać, jak to wyszło. Już jest położony epoksyd w miejscach, gdzie było to skrobane, gdzie niegdzie tam delikatnie gdzieś tam do blachy się doskrobałem, więc żeby taka była warstwa zapaćkana. Na rogach najwięcej tej masy wyjąłem i ona tutaj najbardziej taka była uszkodzona. Nigdzie nie dało rady jej ująć, wyjąć, wyszarpać. Te rogi są powyszarpywane. One najbardziej odstają, więc tak to wygląda. Ogólnie robota nie do naśladowania. Powinno się to według mnie zdjąć wszystko, wymyć, wyczyścić i dopiero dawać masę, przyklejać. No ale tak jak mówiłem wcześniej, ja sobie tego tutaj za bardzo nie wyobrażam. Więc ile mi się dało wykroić, wyszarpać tej masy, to wyszarpałem. A i tak chodzi o to, żeby tu nałożyć Sikaflex 221, by woda się tam nie dostawała. No i tyle. Czekam teraz, aż to wyschnie. Myślę, że z godzinkę odczekam i później będę nakładał. Odczekałem troszkę więcej niż tą godzinę, gdzie nigdzie ten epoksyd był dosyć grubo nałożony, ale już jest wszystko suche. Mam obklejone ramkę z zewnątrz, wewnątrz taśmą. I co? Tym razem będę kleił Sikaflexem, ale czarnym. Dawniej były takie kropeczki, które mówiły o kolorze. Pewnie gdzieś jest, ale jej nie widzę. I co? Czarnym będzie mniej odznaczało się. Ciekawa sprawa, bo na OLX-ie kupiłem tą masę za 18 zł plus przesyłka. To i tak taniej niż na Allegro. Jedyny mankament miało mieć 8 miesięcy przydatności, a data jest do kwietnia 2024.
więc nie ma 8 miesięcy. No i sprzedający po prostu cały tydzień mi to wysyłał. Masakra jakaś. Także 3 dni na wysyłkę to też jakaś fikcja na OLX-ie. Ale dobra, jest, więc otwieram i maziam. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok z tym produktem. Poddali ptactwo. Koncert daje. Zapachy obiadowe były w godzinach wczesno-popołudniowych. A ja jeszcze, póki jest jasno, pokażę, jak to tutaj wyszło. Kurczę, trochę tego już nakleiłem, ale jakoś nie umiem dojść do wprawy. Wklejona Sikaflexowa szczelka. Daje często tak jakoś grubo mi gdzie nigdzie wychodzi, później przy odklejaniu tak się zaciąga, albo takie wargi powstają. No trudno, lepiej nie będzie. Mogłoby być gorzej. Ważne, żeby to było szczelne jak dla mnie. I żeby to działało. Ta górna warga jest dosyć szeroka i wydaje mi się ładna pod kątem szczelności. Tak to wygląda. Jak widzicie, tutaj odchodzi ta warstwa też z tej ramki. Właściwie na całej długości i szerokości tej ramki obdarłem tą warstwę taką, która była na krawędzi, by Sikaflex miał się czego trzymać, bo jak to odchodzi, to na nic to klejenie. Dobrze, tak mi zeszło. Tak mi zeszło dzisiaj na klejeniu tego, ale cieszę się, że udało mi się to ogarnąć. O, i to jest to, a jeszcze poprawię i później się bawisz. Że udało mi się to ogarnąć i będę spał spokojniej, bo zawsze to lepsze zabezpieczenie niż to, co było. No trudno, tak musi zostać. Nie wiem, może ktoś ma koncepcję, co to z tym zrobić, jak akrylowym rozpuszczalnikiem po tym idę, znaczy myziam, to srebrne z tej powłoki, która jest na ramce, schodzi, jest białe się robi. A pod tym, widzicie, tak się łuszczy jeszcze. To, no nie wiem, co z tym zrobić, czy szlifować, czy to jest jakaś nierdzewka, czy to jest aluminium, nie wiem. Tu ktoś to pomalował i się trzyma. A tu takie okienko. Troszkę dojechane. Albo obkleić czymś. No nie wiem. Kiedyś tam może się tym zajmę. Okno uratowane. Mam nadzieję, że nie będzie już z tym problemów.